Boży pokój niech będzie z nami wszystkimi. Z pewnością słuchając tego tekstu wprowadzającego do dzisiejszego naszego rozważania, zastanawiacie się, co my możemy powiedzieć w momencie, kiedy słyszymy swoistego rodzaju podsumowanie. To podsumowanie w Księdze Daniela, bo jest to ostatni werset Księgi Daniela, ma naprawdę niezwykły wydźwięk. Dzisiaj, kiedy dzieją się różne rzeczy dookoła nas, często sięgamy do ksiąg proroczych, aby znaleźć odpowiedź na wiele nurtujących nas pytań. Pomyślałem sobie, że warto jest postawić takie pytanie, mianowicie, czy znasz swoją drogę, po której idziesz? Dzisiaj żyjemy w takich czasach, że niedawno z jednym z moich przyjaciół rozmawiałem, że wiesz, jak to jest możliwe, że jakieś 20 lat temu, jeżeli podróżowałem autem, to obok na siedzeniu albo z przodu, albo w skrytce zawsze leżała jedna rzecz. Pamiętacie jaka? Mapa. Bo ja chciałem mieć pewność, że dobrze jadę, a szczególnie jeżeli jechałem do miejsca, którego nie znałem, w którym jeszcze nie byłem. A dzisiaj? A dzisiaj włączam telefon, ustawiam nawigację, wpisuję punkt docelowy i nie ma problemu. Ale muszę wam powiedzieć, że kiedy pojawiały się nawigacje jako osobne urządzenia, jeszcze nie było dostępne powszechne mapy googlowskie, i korzystałem z takiego urządzenia i właśnie miałem mieć spotkanie w jednym z miast na wschodzie Polski. Nigdy tam wcześniej nie byłem. Wpisałem punkt docelowy, nawigacja pięknie zadziałała. Patrzyłem, jechałem i nagle pojawiła się informacja, że pokaże mi drogi, dzięki którym będę o 10 minut szybciej w celu. Wcisnąłem OK. Jadąc dość szybko, nagle zobaczyłem coś dziwnego na drodze. A kiedy się zbliżyłem, to był koniec drogi i droga była zasypana kamieniami. I stał drogowskaz, że tam obok jest droga, którą wykonują w tej chwili specjalne służby. To nie był czas chyba, kiedy uzupełniano mapy w ten sposób. A więc można się było zawieść nawet na takiej doskonałej mapie. Ale kochani, kiedy stawiamy sobie pytanie, czy wiesz, po jakiej drodze idziesz? Chciałbym, żebyśmy zdobyli się dzisiaj na taką refleksję, korzystając z trzech postaci biblijnych. Pominę najważniejsze być może wydarzenia z życia tych trzech postaci biblijnych, po to, abyśmy w finale mogli znaleźć odpowiedź na pytanie, czy naprawdę wiem, po jakiej drodze idę i co to znaczy. Ten ostatni werset Księgi Daniela ma niesamowity wydźwięk. Dlatego, że wiecie, co zobaczył naprawdę Daniel i to, co usłyszał? Nie wszystko rozumiał. A bardzo chciał zrozumieć. Z jednej strony bardzo ufał swojemu Bogu i w finale usłyszał: uważaj, ty idź swoją drogą. Dla mnie szczególne znaczenie ma to określenie swoją drogą. To nie znaczy, że prywatną
drogą czy prywatnym chodnikiem, ale to jest sugestia, że droga każdego człowieka jest drogą indywidualną. Otwórzmy może pierwszą historię. To jest 12 rozdział pierwszej Księgi Mojżesza i wiersz od pierwszego do trzeciego i pierwsze zdanie, tak trochę niefortunnie z czwartego wiersza, tylko po to, żeby jak gdyby zasygnalizować coś, co jest dalej. I rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki. I będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. I tylko jeszcze jedno zdanie przeczytam. I Abraham wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan. Słuchajcie, ta terminologia, która w tym momencie staje się nam niesamowicie bliska. Jakie było to ostatnie zdanie? Że co zrobił Abraham, kiedy usłyszał tą Bożą sugestię? No, jak mam iść, to idę. Ale ja chciałbym to troszeczkę zabarwić. Czy dobrze było Abrahamowi w Ur Chaldejskim? Do końca może nie wiemy. W każdym bądź razie Ur Chaldejskie, moglibyśmy tutaj dyskutować, jedno ze znanych miast, gdzie cywilizacja była na bardzo wysokim poziomie. Pan Bóg mówi: zostaw to, wyjdź. I teraz mówi: piękne rzeczy. Będę ci błogosławił, będę z tobą. Nawet innych będę błogosławił tylko dlatego, że ty tam będziesz. Przepraszam za moje podsumowanie. I Abraham powiedział: eureka, nareszcie znalazłem moją życiową drogę. Pójdę tam, gdzie Pan Bóg mi powiedział, żebym poszedł. Poszedł? Poszedł. Pięknie. Zanim powiem o tym następnym punkcie, chciałbym się zapytać, co byś zrobił, gdybyś dzisiaj usłyszał taką sugestię i miał pewność, że to mówi Bóg? Macie pewność? Poszlibyście? Ja wiem, inne warunki, inne czasy, w tamtym czasie tego typu życie, przenoszenie się z miejsca na miejsce nie związane było z tyloma problemami, z iloma dzisiaj, ale ja nie wiem. Abraham wychodzi. I co? Czy pamiętacie może, jaki pierwszy punkt opisu jego drogi występuje w Biblii? To jest niesamowite. Co Pan Bóg mu powiedział? Słuchaj, wyjdziesz, otoczę cię wszelkim błogosławieństwem, nie ma żadnego problemu. A my czytamy w wierszu 10 tak. Ja on tam wyszedł. Wiersz 9 jeszcze mówi: potem wędrował Abram coraz dalej do Negebu. I wiersz 10. A kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abram udał się do Egiptu, aby się tam zatrzymać jako przybysz, gdyż w kraju był wielki głód. Czy nie nasuwa się wam taka refleksja, że to jest odrobinę nie tak, jak Pan Bóg powiedział? No co? Wyszedł, nie czytaliśmy, że w Ur Chaldejskim Abraham głodował. Wyszedł z Ur Chaldejskiego zgodnie z tym, co usłyszał,
i idzie i pierwsza rzecz, którą w życiu spotyka, to krainę, w której jest głód. I musi podejmować decyzję. I teraz posłuchajcie, rzecz na tym etapie naszego rozważania bardzo ważna. Czy Pan Bóg mu sugeruje, słuchaj, teraz wiesz, jak jest głód, to uważaj, pójdziesz teraz troszeczkę bardziej w prawo, potem w lewo i tam spotkasz taką krainę szczęśliwości, gdzie będzie tak dokładnie, jak ci powiedziałem. My tu nie znajdujemy żadnej dodatkowej wskazówki. I Abraham mówi, zaraz, zaraz, usłyszał informację, że w Egipcie nie ma głodu, to idę do Egiptu. Wchodzi do Egiptu i wiersz 14 i 15 mówi tak. A gdy Abraham przybył do Egiptu, zobaczyli Egipcjanie, że... Ja tu zmienię to, co tu jest napisane ta kobieta, ale po prostu tylko ze względu na oszczędność czasu. Chodzi o żonę Abrama. Zobaczyli Egipcjanie, że ta kobieta była bardzo piękna, a gdy ujrzeli ją dworzanie Faraona i wychwalali ją wobec Faraona i zabrano tę kobietę do pałacu Faraona. Najpierw do tego Egiptu zdecydował się pójść tylko, żeby nie cierpieć głodu. A jak już poszedł do tego Egiptu, to pierwsza rzecz, z którą się spotkał, to co? No to zabrali mu żonę, którą kochał. I w Biblii, gdybyśmy tak analizowali historię Abrahama, to bardzo ją kochał. I w tym momencie spotykamy się z Bożą interwencją wręcz, dlatego że groziło to, że Abraham w ogóle nie odzyska swojej żony. Dlatego, że nie mógł niczego zrobić wobec Faraona. Idźmy dalej, na tej drodze Abrahama. W 13 rozdziale czytamy o tym, że jak zaczęło mu się powodzić materialnie, to natychmiast pojawił się problem ze swoim człowiekiem, którego bardzo też miłował, Lotem. W wierszu 7 czytamy, między pasterzami stad Abrama i pasterzami stad Lota powstał spór, a Kananejczycy i Peryzyjczycy mieszkali, i Peryzyci, przepraszam, mieszkali wówczas w kraju. No na tej drodze pojawia się problem za problemem. A przecież to miała być droga, która miała być wypełniona błogosławieństwami. Znajdujecie odpowiedź na pytanie, dlaczego? W rozdziale 15 pomijamy wiele szczegółów z życia Abrahama. W rozdziale 15 i wierszu 2, właśnie dzisiaj w lekcji studiowaliśmy nawet ten werset też, czytamy, wtedy Abraham odpowiedział podczas spotkania z Bogiem, Panie Boże, co Ty mi możesz dać tak naprawdę? Gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Nagle Abraham czuje się samotny i Abraham na tej drodze swojej, którą zaczyna kroczyć, a jest to droga, co do której miał pewność, że to jest droga z Bogiem, zaczyna czuć się osamotniony i zagrożony, że coś tu naprawdę nie wychodzi. Że coś się dzieje nie takiego, czego on by się spodziewał. Po tych wydarzeniach
czytamy taką niesamowitą rzecz, że Abraham usiłuje rozwiązywać wszystkie swoje problemy, swoje wewnętrzne problemy. Bierze Hagar za żonę. Rodzi się Ismael. Kiedy urodził się Ismael, Abraham może powiedzieć: super, mam rozwiązanie. Ale Pan Bóg mówi: Abraham, to nie ten jest dziedzicem twojego domu. Ale chciałem trochę przekornie powiedzieć, dlatego że to jest tylko jedna część naszego rozważania. W 21, może jeszcze zanim, za chwilę przeczytamy z 21 rozdziału pierwszej Księgi Mojżesza dwa teksty, to jeszcze chciałem powiedzieć o takiej sprawie. Nawiedził Pan Sarę, jak obiecał, i uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. I poczęła Sara i urodziła Abrahamowi syna w starości jego, w tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział. Pierwszy i drugi werset 21 rozdziału. Pomyślałem sobie, że Abraham mógł powiedzieć: Panie Boże, no teraz to ja wiem, gdzie jest. Pomijam te wszystkie problemy, które przeszedłem na tej mojej drodze do tej pory, ale dałeś mi rzecz, za którą najbardziej tęskniłem. Dałeś mi syna i to jest mój syn, kość z kości. Eureka. Ale dobrze i z Panem Bogiem. I w 22 rozdziale, ja bardzo szybko się poruszam, i wiersz drugi mówi tak. Pan Bóg mówi do Abrahama i rzekł: weź syna mego, jedynaka swego Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Ja wiem, że może dziesiątki kazań na ten temat żeście słyszeli, na temat ofiarowania Izaaka. Ja nie chcę o tym mówić. Tylko mówić o chcę mówić o świadomości znajdowania się na swojej drodze, którą podążam. I Abraham chce tą świadomość mieć, że droga, po której idę w swoim życiu, to jest droga, którą Bóg mi wyznaczył. On mówi: zaraz, Panie Boże, co ty mówisz? W tym momencie, w którym zrealizowany został najważniejszy punkt. Ja mam dziedzica. Mam syna pierworodnego. I ty mówisz, że ja mam go ofiarować? Wiecie, my jesteśmy w takiej szczęśliwej sytuacji, że my znamy zakończenie tej historii. I to zawsze będzie działało na naszą psychikę, że a my wiemy, jak to się skończyło. My znamy nawet nowotestamentowe wypowiedzi na ten temat. Ale gdybyście spróbowali sobie wyobrazić swoją drogę, która jest podobna do tej, i dochodzicie do tego miejsca, co byście powiedzieli? Pamiętam, jak pewnego dnia z grupą muzyczną, z którą kiedyś współpracowałem, realizowaliśmy takie koncerty, które były naprawdę w niesamowitych warunkach, mianowicie w domu, polegające na tym, że tam, gdzie zazwyczaj znajdowały się dzieci ciężko chore,
to składaliśmy taką propozycję, że możemy przyjść do domu, dostosować się do warunków w tym domu i zaśpiewać albo dla dziecka, albo dla rodziny, coś powiedzieć. I przyszliśmy do takiego domu, znaleźliśmy się w takim domu, w którym był chłopiec, który miał schorzenie, które nazywa się zanikiem postępującym Dausza. Bodajże to tak brzmi. Mianowicie jest zaledwie kilka przypadków na świecie, kiedy dziecko żyje jeszcze z tym schorzeniem, mając kilka lub kilkanaście lat. A ten przypadek, który myśmy spotkali, chłopiec miał bodajże 12 lat. Jedyną częścią ciała, która normalnie funkcjonowała, była głowa ze wszystkimi zmysłami. A wszystko inne, kończyny, kręgosłup, wszystko było tak straszliwie wypaczone, że trudno mi o tym mówić i nie chciałbym tego kontynuować. Po prostu to robiło nieprawdopodobne wrażenie. Dziecko miało specjalne łóżko, które było podnoszone i tak dalej. Chłopiec normalnie reagował, normalnie rozmawiał. Uśmiechał się, kiedy wiadomo było, że w każdej chwili jego serduszko może przestać bić. I pamiętam, kiedy miałem możliwość rozmawiać z jego mamą. Jego mama opowiadała nam o dziecku, o swoim synu, o tych 12 latach, które już przeżył. I razem podczas tej rozmowy były jeszcze dwie osoby, a jedna z osób była też osobą, która po raz pierwszy się z tym spotkała i po raz pierwszy była w tym domu. I ta właśnie osoba nagle zadała takie pytanie: a nigdy pani nie żałowała, że takie dziecko urodziło się pani? Powiem wam szczerze, że ja nie byłem w stanie wypowiedzieć nawet jednego słowa. Nigdy bym się nie odważył zadać takiego pytania. A ta kobieta popatrzyła na niego i powiedziała: no wie pan, to jest mój największy skarb, który przez 12 lat mnie najwięcej nauczył w życiu. Byłem zdumiony i wtedy pomyślałem sobie, że czasami rzeczywiście droga życiowa, po której idziemy, przez jednego człowieka może być oceniona tak, przez innego całkowicie inaczej, a jak ocenia ją ten, który po niej kroczy? Kochani, zostawiamy Abrahama. Chciałbym bardzo krótko dotknąć historii człowieka, który był potomkiem, można powiedzieć, Abrahama, bowiem ten człowiek też usłyszał w swoim życiu pewnego dnia Boże poselstwo, które mówiło, że mam dla ciebie specjalną drogę, po której będziesz szedł. A dopiero na koniec, kiedy jeszcze sięgniemy po trzecią postać, dopiero spróbujemy wyciągnąć wnioski. Otóż w pierwszej Księdze Mojżesza i 25 rozdziale najbliższy potomek Abrahama jest opisany tak. Wiersz 21. A Izak modlił się do Pana za żoną swoją, bo była niepłodna. A Pan wysłuchał go i Rebeka
żona jego poczęła. I pamiętacie, ile dzieci urodziło się? Dwójka dzieci, Jakub i Ezaw. I powiem wam, że chciałbym, abyśmy przez chwilę tylko popatrzyli na historię człowieka właśnie, który miał na imię Jakub. Co znaczyło imię Jakub? My to bardzo, bardzo często różnie patrzymy na życie Jakuba i mówimy, że do pewnego momentu życie Jakuba wyglądało bardzo dziwnie, dlatego że, ja już bardzo chcę to skrócić, Jakub, pamiętacie, jako brat Ezawa, bardzo szybko wpadł na taki pomysł, że kiedyś Ezaw wrócił tam z pola, był bardzo głodny, zmęczony, a Jakub akurat przygotowywał posiłek i Ezaw mówi, wiesz co, daj mi trochę tego twojego posiłku, bo jestem tak głodny i tak zmęczony. Ezaw był myśliwym, więc gdzieś tam daleko na pewno chodził w poszukiwaniu zwierzyny, żeby ją upolować. I Jakub złożył mu propozycję. Pamiętacie jaką? Wiesz co, dam ci, jeżeli mi oddasz swoje pierworodztwo, czyli prawo do tego, żeby być pierworodny. I to jest zadziwiające, bo wśród tamtych ludów każdy to pierworodztwo bardzo ceni. Ezaw się na to zgodził. Ale my znamy na pewno tą historię i ja nie chcę się tutaj zatrzymywać dłużej. Potem czytamy, jak mama Jakuba namówiła go, aby uzyskać błogosławieństwo Izaaka, żeby oszukać swojego męża i żeby Jakub był tym szczególnie błogosławiony. Co my powiemy o tej drodze, na którą wszedł Jakub? Słuchajcie, bardzo, bardzo to była ryzykowna i kręta droga, która doprowadziła do czego? Że w końcu niemalże Jakub zginął z rąk swojego brata, który zaczął szukać okazji, aby pozbawić go życia. Jakub musiał uciekać. Pamiętacie dalsze koleje losu Jakuba? Ja już nie chcę tych wszystkich wersetów czytać, ale Jakub, kiedy znalazł miejsce, w którym mógł się zatrzymać, to zakochał się i bardzo chciał mieć tą dziewczynę, którą spotkał podczas tej swojej wędrówki, na tej swojej drodze. Ojciec owej dziewczyny postanawia, że ma służyć 7 lat za tą jego przyszłą żonę. Kiedy Jakub odsłużył 7 lat, to się dowiedział, że ktoś z nim postąpił dokładnie tak samo, jak on. Że teść oszukał go, dając mu za żonę drugą córkę. I kolejne wydarzenia mówią o tym, że Jakub idzie taką drogą, na której spotyka pewne duże problemy. Ale teraz chciałbym, żebyśmy sięgnęli do 37 rozdziału pierwszej Księgi Mojżesza. Pierwsza Księga Mojżesza, 37 rozdział i wiersz pierwszy. A Jakub mieszkał w ziemi, gdzie ojciec jego był gościem, w ziemi kananejskiej. A oto dzieje rodu Jakuba. Byśmy mogli powiedzieć, że w pewnym momencie w życiu Jakuba przychodzi taki moment,
że wszystko się ustabilizowało. I Jakub mówi, teraz to już będzie tylko dobrze. Przychodzą na świat pierwsze dzieci Jakuba. Jakub jest jak gdyby ustatkowany, ma rodzinę, ma swoistego rodzaju bogactwo. I w tym 37 rozdziale i wierszu 31 czytamy, przepraszam, jeszcze może przeczytajmy drugi wiersz z 37 rozdziału. A oto dzieje rodu Jakuba. Gdy Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem i pasał trzodę z braćmi swymi, z synami Bilchy i z synami Zylpy, żony ojca swego, i donosił Józef ojcu ich, co o nich mówiono złego. I teraz najważniejsza informacja. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich. Ja to tak staram się bardzo skrócić, bowiem chcę doprowadzić do pewnej głównej myśli. Jakub ma 12 synów. Jednego, taki od końca jeden, Józef, dlatego że był synem ukochanej żony. Kochał go najbardziej. I Jakub w tym momencie, zobaczmy ten opis dziejów Jakuba. Jakub jest już człowiekiem, który myśli, że właściwie osiągnął wszystko, co chciał w życiu osiągnąć. Był już bogaty, miał dużą rodzinę, miał żony, miał sługi, służące. I właściwie nie było żadnego problemu. Aż w 37 rozdziale i wierszu 31 do 35 czytamy tak. Wtedy wzięli szatę Józefa, zabili kozła i umoczyli szatę we krwi, a potem posłali tę szatę z długimi rękawami do ojca i kazali mu powiedzieć: znaleźliśmy go. Rozpoznajże, czy to szata syna twego, czy nie. A on ją rozpoznał i rzekł. I teraz posłuchajmy wypowiedzi Jakuba, bo o to nam najbardziej chodzi. To jest szata syna mojego i dziki zwierz pożarł go. Tak z pewnością rozszarpał Józefa. Wtedy Jakub rozdarł szaty swoje i włożył wór na biodra i przez długi czas opłakiwał syna swego. I opłakiwali go i próbowali go pocieszyć wszyscy synowie jego i wszystkie córki jego. Ale nie dał się pocieszyć i mówił: w żałobie zejdę do syna mego do grobu. I opłakiwał go ojciec. Chciałbym, żebyśmy nie stracili tego głównego wątku, bo tutaj wiele szczegółów jak gdyby z życia Jakuba wymieniłem. Jakub ma poukładane życie. Właściwie ja pominąłem wiele miejsc, które opisują, jak żył, jak funkcjonował do tej pory Jakub. Jakub myśli, teraz moja droga to już będzie prosta, jasna i bezproblemowa. To jedno wydarzenie z Józefem doprowadza do sytuacji, w której Jakub używa słów niezwykłych. Czy wiecie, że te słowa są powtarzane kilka razy? Jakub mówi tak. I mówił: w żałobie zejdę do syna mego, do grobu, i opłakiwał go ojciec.
On powiedział, słuchajcie, ja właściwie nie chcę żyć. Bo nagle spotkało mnie na tej mojej drodze coś, czego kompletnie się nie spodziewałem. Znacie historię dalej, kiedy Józef jest w Egipcie? Nie zamierzam w ogóle tej historii analizować. Tylko dwa miejsca, które są wypowiedzią Jakuba. Mijają kolejne lata. Jakub żyje w żałobie po swoim synu i nie wie o tym, o czym wiedzą pozostali jego synowie. Że Józef żyje, jest w Egipcie i że sytuacja wygląda całkowicie inaczej. I kiedy przychodzi głód, Jakub wysyła swoich synów do Egiptu, aby przywieźli stamtąd trochę pożywienia. Dochodzi do sytuacji, która jest naprawdę niezwykła. W 42 rozdziale, 42 rozdział pierwszej Księgi Mojżesza i wiersz 37 i 38 mówi tak. A Ruben rzekł do ojca swego mówiąc, możesz zabić obydwu synów moich, jeśli nie przyprowadzę go do ciebie. Powiesz mi go, a ja go przyprowadzę do ciebie. Wiecie, o co chodzi? Ja już tak wyjmuję z tej historii. Chodzi o Benjamina, że niby ten namiestnik Faraona, który jest w Egipcie, mówi, że chce uwiarygodnienia tego, co oni mówią i chcą, żeby przyprowadził najmłodszego z ich braci. I Ruben stoi przed ojcem i mówi, tato, pozwól, że na moją odpowiedzialność wezmę Benjamina. Możesz zabić moje dzieci, jeżeli nie przyprowadzę go żywego. Czy wiecie, co Jakub wtedy odpowiada? Jakub mówi tak, ale on rzekł, nie pójdzie syn mój z wami, gdyż brat jego umarł, a on jeden tylko pozostał. Jeśli by go więc spotkało coś złego, uważajcie, jeśli by go coś złego spotkało w drodze, którą pójdziecie, doprowadzicie mnie osiwiałego ze zmartwienia do grobu. On mówi, słuchajcie, jeżeli na tej drodze, którą wy pójdziecie, stanie się coś temu mojemu najmłodszemu synowi, to doprowadzicie mnie do grobu. To ja nie chcę żyć. Kiedy Ruben jest przed Józefem, jeszcze nie wiedząc, że to jest Józef, to powtarza mu te słowa, które powiedział ojciec. Mianowicie w 44 rozdziale Ruben przed Józefem używa tych samych słów, opowiadając Józefowi, jak traktuje Jakub to wydarzenie związane ze śmiercią Józefa i z możliwością utraty Benjamina. Przychodzi taki dzień w życiu Jakuba, że Jakub dowiaduje się, że Józef żyje. Wiecie, pamiętacie może słowa, które wtedy Jakub wypowiada? Jakub jest tak zgorzkniałym człowiekiem przez te lata, kiedy nie ma Józefa, kiedy Józef jest w Egipcie, że jak dowiedział się, że Józef żyje, słuchajcie, to jest niesamowite. 45 rozdział i wiersz 26 mówi tak. I oznajmili mu, Józef żyje i jest władcą całej ziemi egipskiej, lecz serce jego, Jakuba,
nie wzruszyło się, gdyż im nie wierzył. A gdy powtórzyli mu wszystkie słowa Józefa, które wypowiedział do nich, i ujrzał wozy, które posłał Józef, aby go przewieziono, ożywił się duch Jakuba, ojca ich. Co, był nieżywy? I wiecie, jakie jest ostatnie zdanie tego rozdziału? I rzekł Izrael, Jakub, najważniejsze, że syn mój Józef żyje. Pójdę go zobaczyć, zanim umrę. To jedno wydarzenie na drodze Jakuba było tak niesamowite, że z jednej strony Jakub niemalże życzył sobie śmierci, a z drugiej strony, kiedy dowiedział się, że Józef żyje, mówi, teraz już mogę odejść z tej ziemi, wszystko jest okej na tej mojej drodze, bo Józef żyje. Kochani, pozwólcie, że zostawimy historię Jakuba i sięgniemy do ostatniego, trzeciego fragmentu naszego rozważania, zanim spróbujemy połączyć to wszystko razem. W Księdze Dziejów Apostolskich i 20 rozdziale przeniesiemy się do czasów innych, czasów po Chrystusie i historia jednego człowieka, którego imię już wtedy było Paweł. I w rozdziale 20 i w wierszu 22 spróbujcie posłuchać uważnie. To są słowa Pawła. A teraz zniewolony przez ducha idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. I wiersz 23. Prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że czekają mnie więzy i uciski. Spotkałem kiedyś człowieka, który powiedział mi, kompletnie nie rozumie wypowiedzi apostoła Pawła. Rozumiecie? Posłuchajcie, chwila takiej analizy. Paweł mówi tak, a teraz, i używa jakiego określenia, zniewolony przez ducha. Jaki człowiek jest zniewolony? Jaki to jest stan być zniewolonym? Prosta odpowiedź, to jest odwracanie tego określenia, czyli być pozbawionym swojej własnej woli. To jest człowiek zniewolony. Apostoł Paweł mówi, a teraz zniewolony przez ducha idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. To jest ta trzecia droga, która występuje w naszym rozważaniu. Apostoł Paweł mówi, zniewolony przez ducha idę do Jerozolimy. Słuchajcie, apostoł Paweł nie miał własnej woli? Bóg go przymusił do tego, żeby poszedł do Jerozolimy? Czy Bóg przymusił Abrahama, Jakuba do tego, żeby szli swoimi drogami, którymi szli przez życie? Coś więcej. W 21 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich czytamy teksty, które pozornie nam tylko potwierdzają to stwierdzenie. W 21 rozdziale i wierszu 4 jest napisane tak. A odszukawszy uczniów, pozostaliśmy tam 7 dni. I teraz słuchajcie dalej. A niektórzy za sprawą ducha mówili Pawłowi, żeby nie szedł do Jerozolimy. Ale to jest jeszcze nie takie apogeum tej historii.
Dlatego, że w wierszu 11 jest napisane tak. A przyszedłszy do nas, przepraszam, może wiersz 10. A gdy przez dłuższy czas tam pozostawaliśmy, nadszedł z Judei pewien prorok imieniem Agabus. Prorok. I przyszedłszy do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł. To mówi Duch Święty, męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan. A gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy zarówno my, jak i miejscowi, aby nie szedł do Jerozolimy. A co zrobił Paweł? Mógłbym powiedzieć, że tak jak w niektórych sztukach teatralnych, czasami nie stosuje się rozwiązań po to, żeby ludzie sobie sami go szukali. Moglibyśmy w tym miejscu przerwać, ale nie mamy prawa. Dlatego, że zasada kontekstu mówi, żebyśmy to przeczytali dalej. Wyobraźcie sobie tą sytuację. Jest grupa ludzi. Wszyscy z otwartymi ustami słuchają Pawła. On przyszedł, tam byli starsi z Efezu, z okolic. I on mówi, słuchajcie, jestem po raz ostatni z wami. Ja chcę się pożegnać z wami. Jesteście mi bardzo bliscy. I jak przychodzi tam prorok Agabus, który bierze pas od Pawła, opasuje się nim i mówi, ten właściciel tego pasa tak będzie zniewolony tam w Jerozolimie, to tu jest napisane, że gdy my to usłyszeliśmy, Łukasz to pisze, to zaczęliśmy prosić go, błagać, Paweł, nie idź. A wiecie, co Paweł odpowiedział? Jest to jeden z cudownych wersetów, które zawsze mnie poruszają. Paweł mówi, nawet nie wiecie, jak bardzo cenię to, że kochacie mnie jako swojego brata. Ale jest ktoś, kogo ja bardziej kocham. I wiecie, jak on mówi? Co czynicie, płacząc i rozdzierając moje serce? Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, jak mówi prorok Agabus, ale ja jestem gotów umrzeć w Jerozolimie dla imienia mojego Pana. Wiecie, jak opisana jest śmierć Abrahama w Piśmie Świętym, kiedy wymienione są wszystkie lata, które przeżył? A umarł sędziwy, jedno określenie, już ze względu na czas nie odszukuję tego tekstu, jedno określenie tam jest. I umarł sędziwy i syty dni. Wiecie, ja zawsze mówię, że syty człowiek to jest taki, że nie żałuje tego, co zjadł, bo to było dobre, smaczne i w takiej ilości, jaka jest idealna dla jego organizmu. Nie żałował wszystkich doświadczeń, które przeżył. Nie żałował trudnej drogi, którą przeszedł. Dlatego, że poznał swojego Boga. Podobnie Jakub. I w liście do Hebrajczyków znajdujemy to cudowne podsumowanie, które mówi o tych, którzy wierzyli, że Bóg ich prowadzi, wiecie, jaką drogą? Najlepszą. Tylko, że najlepsza droga
to nie ta, na której nie ma żadnego problemu. To ta, na której często są łzy, na której często jest cierpienie, na której są różnego rodzaju doświadczenia. Ale na tej drodze, która się zmienia w miarę upływu czasu, jest jedna rzecz, która się nigdy nie zmienia. Bóg, który chce nas prowadzić. I dlatego dałby Pan i życzę każdemu z Was i sobie również, abyśmy idąc naszą drogą, którą Bóg dał nam, tą naszą indywidualną, abyśmy w finale mogli dojść do wniosku, że idąc po tej drodze, szliśmy razem z naszym Bogiem i do tego niech nam dopomoże. Amen. Wielki, wszechpotężny nasz Panie i Boże, który mieszkasz w niebie, chcemy z całego serca dziękować Tobie, że Ty zszedłeś na tą ziemię, aby być tak blisko człowieka, że Ty w swojej miłości do każdego z nas przeszedłeś drogę życia ziemskiego włącznie z cierpieniem i śmiercią. I dziękujemy Tobie, że Ty możesz nas zrozumieć zawsze i w każdej sytuacji. Dlatego, Panie, chcielibyśmy w Twoje ręce i pod Twoją opiekę oddać naszą drogę, a Ty nas prowadź, wzmacniaj, napominaj i pokazuj, gdzie powinniśmy skręcić, gdzie będziemy przechodzić przez jakieś trudności. Daj nam wtedy sił. Ale też, Panie, bardzo Cię prosimy o to, abyś przymnożył nam wiary, aby ona nigdy nie ustała, abyśmy mogli Tobie bezgranicznie ufać i ufać, że przyjdzie taki dzień, kiedy wszelkie zło na tej ziemi będzie miało swój koniec. Pozostań z nami, o to Cię prosimy przez drogie imię Jezus. Amen. Amen.